Witam serdecznie widzów TV Ciechanów, Rafał Grabowski z tej strony. W dzisiejszym filmie porozmawiamy na temat wyciskania handli na ławce skośnej dodatnio. A zatem, zanim przystąpimy do ćwiczenia, oczywiście jak zwykle trzeba się rozgrzać. Także standardowa rozgrzewka, możecie ją zobaczyć w pierwszym filmie, który został wstawiony na TV Ciechanów z mojej strony. Następnie przechodzimy do rozpoczęcia ćwiczenia, natomiast zanim wejdziemy na ciężar roboczy, tak samo jak w przypadku wyciskania sztangi na ławce poziomej, zaczynamy od 3-4 serii wstępnych. Myślę, że 3 serie będą tutaj w zupełności wystarczające. 20, 50 i 75% naszego ciężaru docelowego w zakresie od 5 do 10 powtórzeń i następnie przechodzimy do naszych serii roboczych. Jeżeli chodzi o serie robocze, proponowałbym 3-4 serie w zakresie od 6 do 12 powtórzeń. Nie ma specjalnie sensu, żebyśmy robili te ćwiczenia akurat w zakresie siłowym, ze względu na to, że trzeba tutaj ten ciężar jednak zarzucić i może to być niespecjalnie bezpieczne dla naszych barków. Natomiast powtórzenia powyżej 12 myślę, że raczej lepiej zachować dla takich ćwiczeń bardziej izolowanych typu rozpiętki na maszynie butterfly czy też na handlach. Tego typu ćwiczeń, gdzie ciężar jest dużo niższy, jest już to ćwiczenie bardziej dobijające powiedzmy nasz mięsień niż stricte budujące mięsień. Jeżeli chodzi o ułożenie na ławeczce, podobnie jak w przypadku wyciskania na ławce poziomej, chcemy ściągnąć łopatki i wkopać się barkami w oparcie. Staramy się nie wypuszczać barków do przodu i w momencie wyciskania handli chcemy je złączyć ze sobą, ale niekoniecznie dotknąć, tak? Czyli robimy ruch do środka oczywiście, ale niekoniecznie je ze sobą złączamy. Wtedy możemy trochę dezaktywować nasze mięśnie i zabrać sobie te napięcie mięśniowe, czego nie chcemy oczywiście. Bardzo ważne jest również ułożenie barków, żebyśmy nie robili wyciskania w ten sposób, że między naszym ramieniem a korpusem mamy kąt 90 stopni. Warto, żeby trzymać tak w zakresie 45-60 stopni. To jest najbezpieczniejsza i najzdrowsza pozycja dla naszych barków. Tak? Wszystko powyżej może być niebezpieczne, zwłaszcza kiedy już zaczniemy pracować na większych obciążeniach. Jeżeli chodzi o ułożenie ławeczki, proponowałbym kąt między 30 a 45 stopni. Generalnie rzecz biorąc, żeby aktywować naszą górną część klatki, wystarczy, żeby ona była pod kątem już 10 stopni, ale ze względu na anatomię naszej klatki musimy trochę wyżej tą ławeczkę podnieść, żeby faktycznie wytworzyć odpowiedni kąt, pod którym nasza górna część klatki będzie najbardziej pracowała albo będzie dostawała po prostu największy bodziec, tak? Bo nie da się stricte wyizolować konkretnej części klatki piersiowej, tak czy siak będzie pracowała całość, ale większe obciążenie jednak nałożymy na górę przy ławeczce skośnej dodatnio. Jeżeli chodzi o wyciskanie na ławce skośnej dodatnio, czy to na handlach, czy na sztandze, uważam, że jest to ćwiczenie, które powinno się znaleźć w planie treningowym każdego z nas, z tego względu, że akurat górna część klatki jest partią, która jest zawsze najcięższa do zbudowania, tak? Jeżeli chodzi o klatkę, zawsze łatwiej jest jednak zbudować tą środkową część, ewentualnie dolną, natomiast z górą zawsze jest problem. Także proponowałbym nawet, żeby to było ćwiczenie, od którego będziemy zaczynać nasz trening. Też w zależności od tego, jak nasz trening jest skomponowany. Jeżeli mamy jeden trening klatki w ciągu tygodnia, to też jest kwestia priorytetu, czy bardziej nam zależy na sile, czy bardziej nam zależy na hipertrofii mięśniowej. Także to też musimy dopasować odpowiednio pod siebie. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że ten materiał Wam pomógł. Jak zwykle zapraszam do siebie na kanał Grabowski Fitness, a w następnym filmie porozmawiamy o rozpiętkach różnego rodzaju. Zapraszam. Dziękuję za uwagę.